wielkim stylu Enea Siarkopol awansował do półfinału Champions League. W dwumeczu z francuską drużyną Saint-Quentinois tarnobrzeska drużyna zwyciężyła we wszystkich 6 pojedynkach. Po pierwszym ćwierćfinale Enea Siarkopol był w komfortowej sytuacji, bowiem we Francji zwyciężył 3-0. Jednak zmiana wprowadzona przed sezonem przez Europejską Federację Tenisa spowodowała, że tarnobrzeżanki, aby uniknąć tak zwanego złotego meczu, zamiast jednego seta musiały zwyciężyć przynajmniej w 2 pojedynkach. Mimo tej zmiany regulaminowej, z którą myślę, że po sezonie będę dyskutował z władzami Europejskiej Unii Tenisowej, czy to ma sens, czy nie, to my musieliśmy w tym meczu zdobyć 2 punkty i sama Daniela Monteiro mogła zdobyć 2 punkty, natomiast oni musieli po tym meczu 9-0 w setach u siebie szukać jakiegoś prawie że szalonego ustawienia. Do rewanżu w Tarnobrzegu obie drużyny przystąpiły w nieco zmienionych składach. W ekipie trenera Nęcka zabrakło liderki Hanning, francuska drużyna przyjechała zaś bez Rosjanki Poliny Michajłowej. Dobrze, że nie przyjechała Polina Michajłowa, bo my też nie mieliśmy Hanning i dziewczyny, jak zobaczyły skład, który przyjechał, były oczywiście trochę spokojniejsze. Losy tego dwumeczu sądziły się już po pierwszej grze. Reprezentująca Enea Siarkopol Yang Xiaoxin po 5-setowym boju pokonała Daniele Dodean. Co ciekawe, zgodnie z nowymi zasadami, 5. set w tym pojedynku rozgrywany był do 6. wygranej piłki. Pierwszy pojedynek, do którego wracam, to był sól dzisiejszego meczu. Kapitalny pod względem poziomu sportowego, walki, tych niuansów ściśle tenisa stołowego. Do 7-5 i do 1 reprezentująca tarnobrzeski klub Fuyu pokonała najsłabszą tenisistkę we francuskiej drużynie Emilie Bolton. Mieliśmy swój problem w postaci Fuyu, która jest w bardzo dobrej sportowej dyspozycji, ale na ostatnim meczu coś tam jej się z ręką podziało, więc w momencie, gdy Yang Xiaoxin wygrała swój pojedynek, to było super już. Tamten trener nie wiadomo dlaczego ustawił najsłabszą zawodniczkę na 2 dojścia, więc to dla nas też była bardzo dobra informacja, ale zawsze się coś mogło stać w Fuyu, że na przykład mogła nie dokończyć swojego pojedynku i to się liczy po prostu jako przegrany mecz, więc to było dla nas bardzo ważne, żeby ona, Yang Xiaoxin, wygrała i żeby w Fuyu spokojnie dokończyła swoje spotkanie i wtedy już było dobrze. W 3 krótkich setach z Sarą Dynut rozprawiła się Elisabetta Samara, pieczętując efektowne zwycięstwo gospodyń i awans tarnobrzeskiej drużyny do półfinału Champions League. Była zaskoczona, bo ona była przygotowana na wymianę ciosów, natomiast taktycznie zagrała bardzo dobrze, bo gdyby zaczęła z nią szybciej grać właśnie na wymiany, na kontry, tak w bardzo dużym tempie, im większa jakość piłki by była i lepiej zagrana, miałaby większe problemy. A to wyglądało tak, że ona tak nie umie grać specjalnie, ta Sara, a to nie jest żadne prawda, tylko po prostu taka była taktyka i na szczęście Eliza posłuchała, nie włączył się jej charakter, że chciała wszystko super, wow, szybko, najlepiej na świecie. Wytrzymała, zagrała fajnie 3-0. Jesteśmy w półfinale. O wielki finał Enea Siarkopol zagra z austriackim Linzem. Z drużyną tą podopieczne trenera Nęcka spotkały się już w fazie grupowej tegorocznej edycji Ligi Mistrzeń, odnosząc bezdyskusyjne zwycięstwo 3-0. Trzeba zapomnieć o starym meczu z Linzu, że my tam wygraliśmy tak wysoko, bo to będzie zupełnie inny mecz. Nie udaje się czasami 2 razy zaskoczyć przeciwnika i my ich zaskoczyliśmy kompletnie ustawieniem. Zagraliśmy te 3 gry, które nam pasowały. Drugi raz to się już nie powtórzy, więc rywalizacja jest absolutnie otwarta z Linzem. Półfinałowe spotkania rozegrane zostaną w lutym. Tarnobrzeska drużyna będzie gospodarzem pierwszego z 2 spotkań. W lutym proszę o trzymanie kciuków za moją fajną drużynę. Ja naprawdę w tym momencie dziękuję dziewczynom, dziękuję zespołowi, dziękuję pani Barbarze Tereszkiewicz-Stach, która tu organizacyjnie naprawdę wielkie rzeczy robi. Bardzo cieszę się, że telewizja TVP Sport zawitała do Tarnobrzega. Myślę, że to jest dobra wiadomość dla Tarnobrzega i to w dobrym klimacie pokazujemy nasze fajne miasto. Drugą parę półfinalistów tworzą niemiecki TTC Berlin i francuski Metz TT. Krystalizuje się skład trzecioligowej siarki. Obok Szymona Kalińca w zimowym okienku transferowym tarnobrzeska drużyna pozyskała jeszcze 24-letniego obrońcę Piotra Kwaśniewskiego, który ostatnio grał w drugoligowym Ruchu Chorzów, oraz 32-letniego napastnika Kamila Adamka, mającego za sobą występy w ekstraklasie pierwszej i drugiej lidze. Dodatkowo w zespole pojawił się też Piotr Miszczuk, 19-latek grający na pozycji napastnika, jeden z czołowych zawodników Akademii MKS Polonia Warszawa. Piotr Miszczuk
To jest przyszłość. Młody chłopak będzie uczył się u nas w SMS-ie, będzie spał w internacie, będzie trenował, jest podpięty pod pierwszą zespołu. Pod pierwszy to zespół, bardzo dobre warunki fizyczne, 1,91 m. Myślę, że też po pewnej obróbce, bym tak kolokwialnie powiedział, może nie na już pod pierwszy zespół w stylu, żeby grać, ale do nauki na pewno i miejmy nadzieję, że za 2-3 miesiące to będzie zawodnik też, który będzie się obijał o pierwszą jedenastkę. Do końca stycznia daliśmy sobie taki ostateczny czas, żeby można powiedzieć te korekty zrobić na plus i też na minus. No, pierwsze ruchy na minus zrobiliśmy, także generalnie postanowiliśmy pożegnać się z niektórymi na chwilę, z niektórymi można powiedzieć trwale. Także jest to trzech zawodników, którzy generalnie nie będą występować na wiosnę. No nie ukrywam, że może tutaj jeszcze z dwóch, maksymalnie trzech dojść. Także mogą jeszcze tutaj wypożyczenia jakieś się pojawić. Że cały czas mamy tutaj temat naszego napastnika Bałdygi, także temat jest ciągle otwarty, także może to być jedno z tych odejść. No i nie ukrywam, że mamy dość taki szeroki zespół i na niektórych pozycjach może nas być trochę dużo, dlatego ostatecznie tutaj sztab zdecyduje, jeżeli się okaże, że którzy zawodnicy po prostu już nie mając wieku juniora, po prostu mieliby małą szansę gry, no to też jakieś decyzje w tej materii na pewno zostaną podjęte. W dotychczas rozegranych trzech sparingach Siarka odniosła dwa zwycięstwa i poniosła jedną porażkę. Podopieczni trenera Majaka wygrali z pierwszoligowym Widzewem 3-1 po dwóch golach Achudo i jednym Jacenki oraz z młodzieżową reprezentacją Resowi 3-0 po bramkach Bierzały, Furmana i Tyla. Z kolei porażkę 2-4 tarnobrzeska drużyna poniosła w sparingu z czwartoligowym Izolatorem Boguchwała. Oba gole dla Siarki w tym meczu strzelił Achudo. Za nami są trzy gry kontrolne. Pierwsza z Widzewem, wszyscy znają wynik, wygraliśmy 3-1. Zarówno wynik, jak i gra bardzo cieszyły. Oczywiście to jest początek przygotowań, więc nie ma popadać w hura optymizm. Przed nami jeszcze kilka tygodni tych przygotowań, więc wszystko może tutaj jeszcze ulec o zmianę, jeżeli chodzi o zmiany personalne i ustawienie taktyczne. Natomiast te dwa ostatnie sparingi w ostatni weekend, czyli wygrana z zespołem U19 Resowi Rzeszów 3-0, mecz pod pełną kontrolą, ale wiadomo, to młodzi chłopcy, a myśmy mieli taką jednostkę treningową dodatkową. Natomiast mecz sobotni z Izolatorem Boguchwała na pewno nie potoczył się po naszej myśli. Przegraliśmy 4-2. Szczególnie pierwsza połowa nie była zbyt dobra w naszym wykonaniu. Nie możemy my jako Siarka Tarnobrzeg, będąca wiodącym klubem na tą chwilę w trzeciej lidze w naszej grupie, pozwolić sobie, żeby przegrywać do przerwy 0-3. Druga połowa jakby zmieniła oblicze tego spotkania, zarówno poziom jej rozgrywania, jak i też bramki. No pokazały, że to, co się wydarzyło w pierwszej to połowie, było spowodowane chyba innymi już czynnikami, na którym gdzieś nawet dzisiaj żeśmy się zastanawiali i rozmawialiśmy z chłopakami to w szatni. Ale w konsekwencji przegraliśmy 4-2, więc na pewno ten wynik, nie możemy być z tego zadowoleni, ale to jest okres przygotowawczy. Graliśmy w bardzo ciężkich warunkach atmosferycznych, aczkolwiek warunki są jednakowe dla obu drużyn, ale w jaki sposób to mogę tutaj chłopców wytłumaczyć. Chcieliśmy grać w piłkę, chcieliśmy cały czas prezentować to, co prezentowaliśmy to w lidze. W tych warunkach tego się nie dało to robić. Zespół z Boguchwały szukał bardziej prostych środków i to przynosiło mu efekty, w konsekwencji przegrana. Kolejny sparing Siarka rozegra w sobotę 29 stycznia z ligowym rywalem Wisłoką Dębica. Trzecia kolejka Tarnobrzeskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej rozegrana została w minioną niedzielę. Drużyny wróciły do gry w grudniu ubiegłego roku po półtorarocznej przerwie. Tak długi rozbrat Tarnobrzega z amatorską siatkówką spowodowała pandemia koronawirusa. Takiej przerwy nie mieliśmy nigdy. Ja już z tym się czułem strasznie głupio. No, brakowało, co chwilę ktoś dopytywał, kiedy startujemy. Wiadomo, sytuacja jaka jest, taka jest. Nie mamy na nią żadnego wpływu. Zespoły grają dobrowolnie, każdy ma świadomość tego, co się dzieje. Każdy przed meczem podpisuje oświadczenie, tak żeby wszyscy, czy organizatorzy, czy zawodnicy, mieli świadomość tego, że co się może wydarzyć. W trwającej obecnie 25. edycji Talpsu udział bierze 8 drużyn. Mecze rozgrywane są co drugą niedzielę w małej hali Mosir. Chcielibyśmy zagrać dwie rundy, aczkolwiek z kierownikami drużyny na spotkaniu ustaliliśmy, że gdyby sytuacja wymykała się spod kontroli, to będziemy rozrywki wstrzymywać, zmieniać ich formułę,
Nie mamy takich sztywnych ram. Generalnie chcielibyśmy zagrać dwie rundy, czyli w zasadzie każdy zespół 14 meczy i po tej rundzie zasadniczej, rewanżowej rozegrać play-offy. Jeżeli sytuacja będzie gorsza w kraju i będziemy, nie wiem, na przykład zamknąć obiekty sportowe, co uniemożliwi nam granie, w takim wypadku postanowiliśmy na zebraniu, że zagramy jedną rundę i wtedy zagramy play-offy w zależności od tego, jaki to będzie termin roku, bo reguła jest prosta, no zwykle kończyliśmy koło maja, czerwca, najpóźniej. Ale w tym momencie się mówiliśmy, że nawet jakby się to przedłużyło do wakacji, to będziemy grali. Po trzech kolejkach w rozgrywkach przewodzi z kompletem zwycięstw Grom przed Paragrafem i Wordem. Mająca znacznie krótszy staż od Talpsu, lecz ciesząca się również sporym zainteresowaniem amatorska Liga Tenisa Stołowego, w miniony wtorek zainaugurowała szósty sezon. Bieżące rozgrywki organizuje Integracyjny Klub Sportowy Jezioro Tarnobrzeg. Utrzymujemy dokładnie te same zasady, mamy pierwszą i drugą ligę. W pierwszej lidze mamy 8 zespołów, w drugiej 9, z czego jedna zawsze pauzuje. Pandemia koronawirusa sprawiła, że poprzedni sezon musiał być rozgrywany na raty, stąd tegoroczne zmagania tenisistów amatorów będą krótsze i zakończą się prawdopodobnie w maju. Sezon jest krótszy niż zazwyczaj. Przeważnie zaczynaliśmy we wrześniu, kończyliśmy przełom kwietnia. Teraz chcemy wrócić do tego, ale musimy dograć krótszy sezon i będzie trwał do, myślę, maja. Zgodnie z zasadami z poprzedniego sezonu dwie drużyny spadały, dwie awansowały, także będą teraz nowe rywalizacje między drużynami. Niektóre wzmocniły się również, więc myślę, że sezon będzie bardzo atrakcyjny. W pierwszych meczach nowego sezonu obrońcy tytułu, czyli pierwsza drużyna IKS Jezioro Tarnobrzeg, pokonała Beniaminka pierwszej ligi Sandomierski KTS 8-1. W identycznym stosunku punktowym trzeci zespół poprzedniego sezonu, czyli MTS Grębów, ograł Cup Team.